Mars w wadze generalnie trenuje swoje ego poprzez to, że wędruje i próbuje nauczyć się tego, w jaki sposób zachować fajne relacje przy zachowaniu swojej własnej indywidualnej tożsamości. Witaj, z tej strony Cyprian Graczyk, zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu i jest to siódmy już film z cyklu Mars w znakach Zodiaku i dzisiaj będę omawiać, jak działa Mars w wadze. O tym, czym jest Mars i którego każdy z nas ma w swoim urodzeniowym horoskopie, jest to jeden z archetypów konieczny do zintegrowania, powiedziałem już wcześniej w innym filmie, który możesz sobie odszukać na playliście, czyli po prostu zdefiniowanie tego archetypu Marsa. Przypomnę tylko w pokrótce, że Mars to jest planeta, która reprezentuje naszą archetyp wojownika, obecny w każdym z nas. Nawet jak jesteś człowiekiem, który spędza większość życia na medytacji, to też masz Marsa i też działasz, też musisz zrobić coś, żeby przetrwać i podtrzymać swoje biologiczne ciało, które też jest Marsem, dać mu pożywienie i zapewnić mu byt, i zapewnić mu trwanie i przetrwanie. To również znaczy, że o pewne rzeczy walczysz, bo nawet jak medytujesz cały czas, to na przykład musisz pójść do jakiegoś miejsca, zorganizować sobie jakąś przestrzeń, być może zawalczyć o jakąś przestrzeń. Ja to słowo walczenie uczulam na nie. Ja go nie mówię i nie mam tutaj na myśli walki z niskiego poziomu świadomości tylko, to znaczy to też, tylko w bardziej ogólny sposób. Chodzi o działania, które musimy podjąć w życiu i czasami musimy zareagować, musimy coś zrobić, coś zdobyć. Czasami pewne rzeczy nie działają, nie funkcjonują, więc musimy znowu załatwić jakieś sprawy, przejść ten krok dalej, nie zgodzić się na jakiegoś rodzaju reakcję, zintegrować innymi słowy ten męski pierwiastek, który reprezentuje Mars i obrona, walka, zdobywanie, pragnienia, pożądanie, ustawianie sobie celów, pokonywanie własnych przeszkód, pokonywanie siebie, wyrobienie własnego charakteru, pewność siebie i po prostu stawianie sobie jakichś nowych wymogów, wymagań, trenowanie własnego ego i własnego charakteru. To wszystko to jest właśnie archetyp Marsa, czyli żołnierza, wojownika, który jest w każdym jednym z nas. I teraz to jest ciekawe, bo Mars jest ściśle zaabsorbowany sobą. Nie uwzględnia innych ludzi, nie interesuje go takt, kultura, tylko to, co ja chcę, kim ja jestem, czego ja pragnę i moja osobowość, i moja indywidualność, i moje dążenia, i moje pragnienia, i moje popędy. Teraz waga jest znakiem bardzo mocno skoncentrowanym na relacjach, na innych ludziach, na związkach, na harmonii, balansie, utrzymywaniu takiego, podtrzymywaniu piękna, na spokoju i pokoju, osiągnięcia pełnej harmonii. To znak bardzo wenusjański, dlatego Mars w znaku wagi jest w detrymencie i nie do końca dobrze się czuje, bo jak ma wojownik sobie w tej energii harmonii, piękna, kobiecej, takiej bardziej kobiecej energii, która jest związana właśnie z podtrzymywaniem harmonii, zgodności, wspólnoty, jak on ma sobie poradzić. I zaraz trochę omówię, jak właśnie ten Mars w znaku wagi działa. To wcale nie jest zła i przeklęta pozycja. Znam osoby, które mają Marsa w wadze i świetnie wykorzystują potencjał energetyczny, jaki ze sobą niesie. I to też nie jest tak, że nie można być wręcz nawet ujarzmić taką energię samca alfa w sobie, mając Marsa w wadze, bo jest to też możliwe, tylko będzie to trochę inaczej wyglądało niż taki typowy, stereotypowy samiec alfa. Więc Mars w wadze ma pełen potencjał do dobrej ekspresji. On nie jest wcale słaby, bo planety w detrymencie wcale nie są słabe. Planety w detrymencie zwyczajnie zamartwiają się, bo one działają trochę na takim poziomie mentalno-emocjonalnym, a więc dużo się dzieje w umyśle i w emocjach. Jest tam dużo zamartwiania się tego, jak najlepiej spożytkować swoją marsową energię, która jest tak naprawdę dość silna. I trochę zaraz o tym powiem więcej. Skąd wynika ta siła i skąd wynikają te zmartwienia? Dalej, planety
możemy potraktować jako pewne żyjące istoty, które przechodzą swoją własną ewolucję i krążą po 12 znakach zodiaku i mają swoje własne fazy. I lubią być w swoim znaku, czy lubią być w znaku swojej egzaltacji, a nie lubią być w znaku swojego detrymentu. I istnieje coś takiego jak godności podstawowe Ptolemeusza w astrologii, które określają siłę planet w poszczególnych stopniach znaku zodiaku. I jak sprawdzimy na godności podstawowe znaku wagi, to oczywiście Mars nie ma tam władztwa, bo władztwo przypada Wenus. Nie ma żadnej planety w egzaltacji. Mars w sensie nie ma egzaltacji. Saturn jest w egzaltacji. W troistości również Mars nie ma nic do powiedzenia. Nie ma też, żaden dekanat nie przypada dla Marsa. I tylko Mars osiąga jedną godność i to się nazywa term. I to jest godność od 24 do 30 stopnia wagi. I teraz dla tych, którzy mówią językiem astrologicznym, może to coś mówić, dla innych być może niewiele, ale kończąc o tych godnościach podstawowych, przez pierwsze 24 stopnie tam nie ma żadnej godności. I planeta jest wtedy nazywana peregrine, co oznacza wędrująca. A więc ona szuka swojej ekspresji. I tak ludzie z Marsem w wadze przez długi czas swojego życia szukają właściwej ekspresji tej właśnie energii, jednocześnie bardzo martwiąc się, jak tą energię we właściwy sposób wyrazić i spożytkować. Ponieważ waga jest znakiem kardynalnym, to jest znak kardynalny powietrzny, to znaczy, że tam jest silna potrzeba inicjatywy i wychodzenia naprzeciw wyzwaniom, bo tak działają wszystkie znaki kardynalne. To jest spójne trochę z energią Marsa. Ale tutaj ta energia chce działać na planie społecznym. I na planie właśnie relacyjnym, i na planie związkowym. Więc to jest ciekawe położenie, bo z jednej strony Mars w wadze ma silną potrzebę zrobienia czegoś i działania, a z drugiej strony niesamowicie mocno martwi się, jak ma to swoje działanie wyrazić we właściwy, harmonijny sposób. I tak właśnie tam jest duża presja, żeby coś zrobić i dużo wahań, jaką decyzję podjąć ze względu na lęk przed konsekwencją podjęcia swojej własnej decyzji. Dlatego dla Marsa w wadze bardzo ważne jest, żeby nauczyć się w swoim życiu tego, aby działać i podejmować jakieś decyzje, a nie ważyć tych decyzji zbyt długo, a następnie być gotowym na poniesienie i przyjęcie i akceptację konsekwencji swoich działań, które mogą być różne i nie zawsze wymierzone i nie zawsze przewidziane, a następnie w oparciu o te konsekwencje podjąć kolejne działanie, które z kolei będzie, no, będzie już ono specyficzne odnośnie do ich konsekwencji pierwszego działania, które zostało podjęte. Czyli nie zwlekać z tym działaniem aż tak długo. Nie ważyć i nie wahać. Mars w wadze bywa niezdecydowany. Mars w wadze nie tylko martwi się konsekwencjami swoich decyzji, on bardzo się martwi tym, jak to wpłynie na jego relacje, wpłynie też często na jego wizerunek, na jego postrzeganie, ale przede wszystkim na harmonijność relacji. Na niższym poziomie świadomości Mars w wadze bywa bardzo manipulacyjny, dlatego że stara się podtrzymać harmonię, tak? To są takie osoby, które mogą chcieć mieć z każdym dobrą relację na przykład. I żeby mieć tą dobrą relację, to jest trochę manipulacji. Jednemu powie się to, drugiemu powie się to, gdzie się tak trochę nawiguje. Albo po prostu jest to złość, która nie jest wyrażona w sposób bezpośredni. Przypominam, że Mars to złość, czyli po prostu ta osoba, generalnie Mars w wadze też cały czas martwi się, jak wyrazić swoją złość, tak? Bo wszystkie kwestie marsowe będą tam związane z jakiegoś rodzaju wahaniem, niezdecydowaniem, zamartwianiem się, pewnego rodzaju lękiem. Więc tu będzie duży lęk i zamartwianie się przed tym, jak ja mam wyrazić swoją złość, żeby nie wpłynęło to negatywnie na harmonię moich relacji. I dlatego Mars w wadze niesie w sobie element czy dar perfekcyjnego dyplomaty, eksperta od związków, czy właśnie osoby, która doskonale wie, w jaki sposób zachowywać się asertywnie przy zachowaniu dobra dwóch indywidualności. Dobry dyplomata, dobry negocjator, dobry arbiter. Ale to jest wtedy, kiedy te marsowe lekcje się przerobi. Natomiast na niższym poziomie świadomości ta marsowo-wagowa złość może być taka uszczypliwa, ale trudno się do niej przyczepić, bo jest ona wyrażona w jakiś taki niby żartem, niby w sposób taki komunikacyjny albo elokwentny, ale jest tam tego rodzaju uszczypliwość.
albo jest to obgadywanie drugiej osoby i w ten sposób to jest wyrażanie złość, wyrażę swoją złość komuś innemu, bo tej osobie boję się to powiedzieć wprost, ale tak naprawdę, mimo iż wyrażę na nią złość, ja dalej chcę z nią podtrzymywać dobrą relację, więc to jest takie uśmiechanie się do różnych ludzi i to jest taka fałszywość, manipulacja i wielotwarzowość. Oczywiście mówimy o Marsie na niższym poziomie świadomości, którego nie musimy specjalnie osądzać, bo z jakiej racji mamy osądzać ludzi, którzy mają pewne lekcje niezintegrowane i nieprzerobione w swoim życiu, po prostu są na innym etapie, w pewnych lekcjach, w innych mogą być dalej, tak? Więc to tak uczulam, jeśli chodzi o to, jak wyraża się ta planeta. Oczywiście nie zawsze ta agresja może w ten sposób wyglądać i te relacje mogą w ten sposób wyglądać. Mars w wadze po prostu chce zgodności, chce, żeby z innymi ludźmi była jakaś harmonia. Tam jest bardzo typowe na przykład przekonywanie do swoich racji. Taki trochę forsujące, jest tam ta forsująca energia, ta kardynalna marsowa energia, która trochę forsuje, ale robi to w taki trochę niebezpośredni sposób. I tam jest uwodzicielskość w Marsie w wadze, czyli jest właśnie to przekonywanie do swojej racji. Teraz na negatywnym poziomie świadomości, na takim niskim, to przekonywanie do swojej racji wygląda trochę tak, że albo się ze mną zgadzasz, albo wypadł z mojej rzeczywistości. Bo ja chcę mieć, dla mnie tak ważne są relacje i związki, że ja nie mogę mieć i zgodność w nich, że ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w mojej przestrzeni była jakaś osoba, która się ze mną zwyczajnie nie zgadza. Czyli może być takie mogą być też tendencje, w których po prostu odrzuca się łatwo innych ludzi tylko dlatego, że się nie zgadzają lub na siłę próbuje się forsować jakieś dyskusje, przegadywać i starać się przekonać kogoś do swojej racji i to wyforsować. I naturalnie tej harmonii prawdziwej wtedy się nie osiągnie, bo nawet jeśli druga osoba dla dobra sprawy się już z nami zgodzi, to dalej czujemy jakiś niedosyt, bo szło to ze złej energii, takiej próby forsowania swojej opinii na innych i druga osoba ją przyjęła nie do końca głęboko w sobie, ale tylko pozornie. Mars w wadze może więc zakotwiczyć się, bo Mars jest energią sfokusowaną, która się pokazuje, na co my możemy tak trwonić bardzo dużo energii, nie zauważając innych rzeczy, tak? Mars jest krótkowzroczny i każdy z nas ma ten aspekt krótkowzroczności. Więc Mars w wadze może się bardzo mocno zakotwiczyć na podtrzymywaniu relacji, podtrzymywaniu harmonii, żeby było okej, żeby te relacje przetrwały i tak ważenie tych po prostu swoich decyzji, co mogę podjąć, jaką mogę podjąć decyzję, nie widząc, że w innych aspektach i sferach życia on ten balans traci. Tak mocno skupiając się na tym balansie, ale to nie muszą być tylko tego rodzaju relacje, wszędzie tam, gdzie balans i równowaga jest gdzieś ważna dla danej osoby. Znam osobę z Marsem w wadze w domu pierwszym, czyli takim dom pierwszy to moja osobowość, czyli bardzo mocno ten Mars oddziałuje na całą osobowość danej osoby i tak może go totalnie pochłonąć. I to jest osoba, która waży cały czas decyzje biznesowe i właśnie tak, żeby zachować jak najbardziej zrównoważony wzrost i przeciwdziałać wszelkim fluktuacjom i dysharmoniom, kiedy jest mniejszy cash flow albo mniejsza sprzedaż, od razu muszę coś zrobić, muszę... I tam jest po prostu bardzo mocne, ta energia bardzo mocno skupiona na tym, żeby właśnie w tym miejscu ten balans i to zrównoważenie podtrzymać. Ale czasami inne sfery życia tracą naszą uwagę i zaczynają przypominać o sobie na różne sposoby. Mars w wadze generalnie trenuje swoje ego poprzez to, że wędruje i próbuje nauczyć się tego, w jaki sposób zachować fajne relacje przy zachowaniu swojej własnej indywidualnej tożsamości i ćwiczy w ten sposób swoją taką sztukę perswazji i sztukę tworzenia i budowania harmonijnych relacji, w których granice są respektowane, w których jest odpowiedzialność. Przypominam, że planety w wadze są rządzone przez Wenus, ale egzaltowane przez Saturna i w troistości dziennej też jest Saturn, więc tam jest mocny wpływ Saturna i Wenus zawsze. Więc tutaj dba się o harmonię, o wartości, o wzajemność, o miłość, Wenus, ale też bardzo ważna jest integracja odpowiednich granic w relacjach. Nie przekraczania czyichś granic, nie pozwalania, by ktoś granice nasze przekraczał. I dlatego takie świetnie wyrobione, ponieważ ego, czyli też Mars, czyli nasza tożsamość, z czym się identyfikujemy. W tym wypadku to ego bardzo mocno znowu opiera się na związkach i relacjach. Czyli ja jestem tyle wart,
albo moja pewność siebie jest bardzo mocno zależna od tego, jak wyglądają moje relacje z innymi ludźmi u takiej osoby z Marsem w Wadze. Więc to ego może na siłę próbować manipulować daną osobą, żeby przekonać ją, że jest po prostu świetna i ona to będzie robiła poprzez to, że próbuje sobie wmówić, że jej relacje na przykład są idealne i tworzyć takie pozory, tak? Waga lubi żyć w świecie pozorów trochę, w świecie takiego wizerunku. Ale dobrze przerobione ego Marsa w Wadze czyni daną osobę ekspertem od relacji. Doskonale wie, jak ważna jest wzajemność, doskonale wie, jak ważne jest dawanie i branie i że relacje, w których ta wzajemność jest zachowana, w których ten szacunek i wdzięczność są zachowane z obu stron i w których osoba, która jest w stanie dużo zrobić dla podtrzymania bliskich przyjaźni, bliskich relacji rodzinnych czy bliskich, czy swoich związków, ona jest w stanie dużo tej energii swojej poświęcić i dużo poświęcić na to, żeby znaleźć tą harmonię, żeby otworzyć temat, który jest trudny i go przegadać, bo Mars w Wadze będzie wrażliwy na wszelką dysharmonię. Więc jeśli on zadziała proaktywnie, czyli okej, wyjaśnijmy wszelkie konflikty, zanim one narosną, zanim one będą zbyt mocne, żebym ja znalazł energię na ich poprawienie, czyli jeśli jest tam proaktywna postawa, żeby zachować tą harmonię, ten balans, tą równowagę i te zdrowe relacje, taka osoba z Marsem w Wadze będzie mieć świetne relacje międzyludzkie, dobrze nawigować w nich i będzie lubiany przez wiele osób i dzięki temu jego ego i jego pewność siebie też będą zdrowe i silne, no bo będzie widzieć, że super, ludzie mnie lubią, ludzie mnie doceniają, chyba jestem dobrym człowiekiem, chyba dobrze działam, chyba dobrze pożytkuję swoją energię. Więc Mars w Wadze dąży do harmonii, balansu, sprawiedliwości, zrównoważenia, piękna. I czyni go to też dobrym negocjatorem. Mars w Wadze może być przymuszający, ale robi to w taki taktyczny, elegancki i uprzejmy sposób. I to zaangażowanie, tak? Mars reprezentuje tą naszą energię, kiedy jesteśmy zaangażowani. To jest ten silnik, ten motor, który pcha nas do przodu. To też pokazuje, jakim jesteśmy kierowcą na przykład w samochodzie. Trochę o tym będzie też mówić Mars. Więc Mars w Wadze działa, jest zaangażowany, ale w tym jest jakiś rodzaj spokoju. Oni nie są tacy chaotyczni, roztrwonieni. W tym jest jakaś gracja, jakaś elegancja w tym ich działaniu. Tak samo jak zresztą ze sportem. Typowym sportem właśnie dla Marsa w Wadze jest na przykład łyżwiarstwo czy taniec. Tak? Czyli tam zawsze jest ten element piękna podłączony i elegancji do właśnie tej energii, którą reprezentuje Mars. Czasami ta próba stworzenia harmonii i równowagi powoduje właśnie takie zaślepienie, które tak naprawdę powoduje, że ten balans jest tylko na poziomie bardzo powierzchownym, a w rzeczywistości dana osoba jest totalnie pozbawiona balansu. Jest w Marsie w Wadze pewna taka kurtuazyjna asertywność, taka inteligentna asertywność, czy właśnie elegancka asertywność. Dobrze wie, jak wyjść z jakiejś sytuacji i jednocześnie nie urazić drugiej osoby, albo po prostu zabić swoją uprzejmością. To jest też taktyka walki Marsa w Wadze. Zabić uprzejmością, czyli będę tak uprzejmy, że nikt mi nic nie powie, nikt przede mną nie wybuchnie, nikt mi nie zrobi jakiejś większej krzywdy, ale jednocześnie ja tym swoim miłym uśmieszkiem i tak zdobędę to, co chcę, czyli czy postawię granicę, czy w jakikolwiek inny sposób ten Mars zdobywa rzeczy, cele właśnie w ten sposób. Mars to też łowca, więc to pokazuje, jak my zdobywamy innych, jak zdobywamy, jak podbijamy seksualnie czy romantycznie inne osoby. I Mars w Wadze ma dużo czarmu, takiego, jak to powiedzieć, charming po polsku. No ma w sobie coś uwodzicielskiego, jest jakaś gracja w tym działaniu tych osób i zdobywają właśnie w ten sposób, tą swoją harmonią, elegancją, czystością, harmonią. Mars w Wadze oczywiście nie musi być zawsze taki, bo tak ludzie się czasami zastanawiają, ktoś ma Marsa w Wadze, a jest na przykład bokserem albo jakimś tam innym trudnym sportowcą. Inny jakiś taki trudny czy bardzo brutalny sport robi albo w jakikolwiek inny sposób się to wyraża. Dlatego, że bardzo ważne jest przede wszystkim, jeśli chodzi o astrologię. Astrologia jest doskonała, jeśli chodzi o określenie motywacji, które są w nas i które stoją za danymi działaniami. Więc w przypadku Marsa w Wadze może na przykład być wyrównywanie rachunków, bo tam sprawiedliwość jest bardzo ważna. Mars w Wadze kumuluje złość w oparciu o antywagowe kwestie.
będzie szczególnie go irytowała niesprawiedliwość, nierówne traktowanie, że się poświęcił, ale ktoś to wykorzystał, brak wzajemności, brak wdzięczności. I Mars w Wadze może chcieć wyrównać rachunki. I może wyrównać rachunki z tą samą osobą, albo może przez życie iść z tą złością i z frustracją, i że mu się należy, i że on musi wyrównać rachunki, i to będzie kumulować i budować agresję, i ta agresja będzie motywacją do podjęcia jakichś kroków w życiu i tego, że jakoś to życie się kształtuje. I owszem, Mars w Wadze pewnie nie będzie typowy dla bokserów i gdyby zrobić jakieś statystyki, to na pewno większość Mars w Wadze by nie był jakby najpopularniejszą pozycją u bokserów, ale może mieć i może na przykład wynikać z tej głębokiej frustracji, złości, która gdzieś się skumulowała i z takiej chęci wyrównania rachunków w pewien sposób, tak? Więc tam jest taka mściwość związana właśnie z wyrównaniem rachunków, też obecna w tej energii. Oczywiście z niższego poziomu świadomości także manipulacja, niezdecydowanie taka negatywna uwodzicielskość, czyli uwodzenie, ale tylko dla zaspokojenia swoich własnych celów, a więc pewnego rodzaju zabawa swoim talentem do stworzenia jakiegoś wizerunku, jakiejś fasady, powierzchowność, taka fałszywość może być, to są te różne negatywne cechy. Inaczej Mars w Wadze się wyraża poprzez ciągłą próbę życia w zgodzie ze wszystkimi, przekonywanie właśnie do swojej racji, by mieć zgodność. Nadmierne dążenie do akceptacji też może tutaj być typowe, czyli że bardzo wiele działań jest stymulowanych z tym, żeby mnie zaakceptowali. Mi to od razu przypomina taką paradę równości trochę i takich aktywistów, którzy całe życie poświęcają na to, żeby przekonać społeczeństwo do tego, żeby ich akceptowali za to, kim są. To też może być. I znowu, dążenie do akceptacji nie musi być czymś negatywnym. Zależy wszystko od z jakiego poziomu świadomości faktycznie wewnątrz działamy. Co nas faktycznie motywuje, jaka energia nas motywuje, tak? Tak samo jak na przykład Mars w Wadze może w ten sposób uczyć innych ludzi, żeby dać im tą samą lekcję, którą ja doświadczyłem przez ciebie, tak? Czyli nie wiem, ty mi czegoś nie zrobiłeś, to ja ci zrobię, dam ci podobną lekcję, żebyś się nauczył. Mars w Wadze trochę tak działa, bardzo ważna jest ta wzajemność i wzajemne doświadczenie. Jeśli ty mi robisz jakąś krzywdę, to ja tobie zrobię taką krzywdę. I teraz to może płynąć z typowego rewanżyzmu i mściwości, czy niskiego poziomu świadomości, ale to może płynąć z fajnego miejsca świadomości, no takiego, że okej, ten człowiek potrzebuje takiej, a nie innej lekcji, albo on musi to usłyszeć, albo on musi doświadczyć takiego zachowania, on wtedy lepiej zrozumie, bo on wyrządza krzywdę mi i innym, dlatego że tego nie doświadczył i nie rozumie, czym to jest. I ja mu tą lekcję dam. To też mogłoby być spójne właśnie z takim Marsem w Wadze, który właśnie poprzez taką wzajemność i doświadczanie podobnych sytuacji pokazuje innym takie lusterko. Co motywuje do podjęcia działania Mars w Wadze? No to już troszkę mówiłem. Harmonia, balans, pokój, sprawiedliwość, walka o pokój, zrównoważenie. Tam może być znowu trwonienie energii na próbach podtrzymania tego, co daje balans i zrównoważenie, próba uzyskania akceptacji i udowodnienie swojej wartości. To też typowe dla Marsa w Wadze. Wiele może zrobić dla podtrzymania relacji, dla piękna, dla miłości i dla związku. Jak walczy Mars w Wadze? To już trochę powiedziałem. Kill them with the kindness, czyli zabij ich wdzięcznością. Uprzejmością może właśnie walczyć Mars w Wadze, czyli w ten sposób, że nikt się za bardzo do niego nie przyczepi. Prawem i zasadami, bo waga to znak związany mocno też z prawem, ze sprawiedliwością. Nauką przez wzajemność, to też trochę omówiłem. Czasami może też walczyć manipulacją. Co go wkurza? Mars w Wadze na pewno wkurza brak uprzejmości, brak wdzięczności, nierównowaga, niechlujstwo. To na pewno Mars w Wadze będzie mógł agresywnie czy reagować lub po prostu złościć się w oparciu o wszelkiego rodzaju rzeczy związane z niechlujstwem, niedbałością. Waga lubi estetykę, piękno, czystość. Być może Marsa w Wadze będzie irytować nadmierny wulgaryzm, nadmierna brutalność. Mogą go irytować właśnie bardziej takie filmy akcji, w których jest dużo strzelania, bo po prostu on chce harmonii i takiego balansu i spokoju. To go bardziej kręci niż to, co na przykład Marsa w Baranie czy Skorpionie, które trochę bardziej szukają silnych i dramatycznych wrażeń.
Będzie go też wnerwiać niesamowicie mocno egoizm ze strony innych ludzi, czyli właśnie niemyślenie o innych, niezauważanie innych. Czego pragnie? Pragnie przede wszystkim związków, zdrowych relacji, równowagi, doświadczania wdzięczności, piękna, estetyki i żeby osiągnąć te kwestie jest w stanie poświęcić bardzo dużo energii i dlatego warto znać Marsa w swoim horoskopie, bo on pokazuje, co nas faktycznie motywuje do działania. I kiedy brakuje nam jakiejś motywacji albo komuś jakiejś motywacji, to spojrzenie na tego Marsa w horoskopie pozwala nam zobaczyć, co może podkręcać tą osobę do tego, żeby zaczęła ona bardziej chcieć pewne rzeczy. Uświadomić sobie to, jak ten cel, który sobie obierasz jakikolwiek w życiu, czy ta praca, czy to jest przeprowadzka, jak pewnego rodzaju dojście do jakiegoś osiągnięcia celu może zaspokoić właśnie te twoje marsowe pragnienia. Bo w końcu Mars to też nie tylko złość, ale to też nasze pragnienia, czego właśnie tak bardzo chcemy. I ze znanych osobistości Dyta Górniak ma Marsa w Wadze i jest skorpionem zodiakalnym, ale ma Marsa w Wadze i mi na przykład bardzo się podoba to, w jaki sposób ona tego Marsa w Wadze wyraża. Tam jest uprzejmość, wyartykułowanie, ale też takie potrafienie w punkt, pokazanie swoją inteligencją i swoim słowem pewnych mankamentów ze strony innych ludzi. Tam ta walka rzadko wynika, raczej nie wydaje mi się, żeby ona wynikała z chęci właśnie walki, ale bardziej częściej z obrony. Czyli ktoś coś o mnie pisze głośno i negatywnie, ktoś coś mi zarzuca i ja w ten sposób mogę odpowiedzieć z gracją, z wyartykułowaniem. Będzie ta skorpionowa głębia w niej, ale wszystko w takich ładnych ryzach, ładnych ramach. I takim świetnym przykładem był, nie wiem, czy to jeszcze jest dostępne, był taki wywiad na YouTube. Dostępny na YouTube, on się pojawił w telewizji, ale nagranie trafiło do internetu. Z głównym inspektorem sanitarnym, to było w czasie właśnie pandemii, kiedy jakby Edyta Górniak w sposób taki głośny pokazywała, że nie zgadza się z ogólnie przyjętą narracją i wytykała wiele mankamentów czy błędów w tej ogólnej narracji. No i jakby też walczyła mocno o wolność i sprawiedliwość i równość w traktowaniu ludzi, którzy nie przyjmują oficjalnie głoszonej narracji. I w tym wywiadzie, który na pewno Edyta wiedziała, że jak ją zapraszałem na wywiad do telewizji właśnie w tym czasie, żeby jeszcze skontrastować ją z głównym inspektorem sanitarnym, to wiadomo było, że jest to, że będą dążyli do jakiejś prowokacji, czy pokazania jej w negatywnym świetle, czy takiego stworzenia jej wizerunku, nie wiem, czy wariatki, czy mało inteligentnej osoby, bo tak próbują z nią zrobić, ale ona doskonale potrafi też odbić piłeczkę z gracją i z takiej czystej miłości do siebie, że nie zasługuje na takie, a nie inne traktowanie czy opinie. I zresztą jej Mars rządzi jej domem, jest almutenem jej domu 10, więc tam bardzo ważne jest, żeby ona walczyła trochę o swoją reputację, bo inaczej ją zniszczą. Więc czy to poprzez sąd, czy to poprzez odpowiedni artykuł, czy poprzez odpowiedzenie i wydaje mi się, że doskonale wyraża tą swoją energię marsową. W każdym razie, wracając do tego wywiadu, ona pokazała bardzo fajnie tego Marsa w Wadze w tym miejscu, bo to jest właśnie ten pojedynek. To jest właśnie marsowa energia, pojedynek. Jest wywiad, będą trudne pytania dla Edyty Górniak, próba doprowadzenia jej do tego, żeby ona wycofała się ze swoich pewnych słów, które powiedziała odnośnie respiratorów i innych rzeczy. I nie dała w ogóle się sprowokować. Co więcej, ona wygrała uprzejmością, miłością, elegancją, inteligencją całkowicie tą dyskusję i sprowadziła ją do, nie wiem, tematu, w którym dyrektor, ten inspektor, ten główny inspektor sanitarny, który śpiewał jej piosenkę To nie ja i bardziej się odnosiła do tego, do jego walorów wokalnych, chwaliła go, chociaż on ich w ogóle nie miał. I aż onieśmieliła, mam wrażenie, trochę tego głównego inspektora sanitarnego, który zupełnie inaczej wypowiadał się na temat Edyty Górniak przed tym wywiadem i zupełnie inną miał energię w czasie tego wywiadu. Został przez nią tak naprawdę zdominowany, ale to potrzeba subtelnego oka, żeby to zobaczyć. I więc było to bardzo inteligentnie poprowadzone z jej strony poprzez jej autentyczność, poprzez szczerość i poprzez prawdziwą uprzejmość, ale też wyczulenie, że jest ona właśnie na ringu, tak naprawdę, telewizyjnym. Więc to tak chciałem tylko zasugerować, pokazać, że ten Mars w Wadze może być bardzo fajną pozycją i dobrze wykorzystaną. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam Cię do zakupu mojej książki
Odwiedź stronę www.akademia-astrologii.pl.